Was wszystkich, z tej strony Snake. Zapraszam was do kolejnego urbexu na moim kanale. Jestem dzisiaj sam, a dzisiaj zwiedzimy sobie całkiem zadbany cmentarz żydowski. Ogółem jeszcze niedawno on był zarośnięty i tak dalej, ale ktoś tutaj o niego dba, więc całkiem fajnie. Tak on wygląda tutaj z zewnątrz. No i zapraszam was do oglądania. Cmentarz żydowski w Oławie powstał w 1818 roku i obecnie zajmuje 0,2 hektara. Zachowało się około 40 nagrobków. Przetrwał nienaruszony okres III Rzeszy, jednak uległ pewnej dewastacji w okresie powojennym. Zachował się też dom przedpogrzebowy, zamieniony na pomieszczenie mieszkalne. Nekropolię wpisano do rejestru zabytków 7 marca 1977 roku. Najstarsza pochowana osoba zmarła 28 września 1850 roku, a najmłodsza 26 lutego 1921 roku. Od tamtego czasu cmentarz ma statut nieczynny. Dobra, ogółem muszę trochę uważać, bo tam ktoś jest w ogrodzie, więc będę trochę cicho mówił. Przejdziemy sobie tędy. I tak to wygląda. Są w ogóle nagrobki porozwalane. Oczywiście muszę być tu cicho, bo cmentarz jest trochę... Samochody tutaj jeżdżą, więc muszę uważać. Ale raczej nikt mi nic nie zrobi przez moją obecność tutaj. Ogółem ludzie tu chodzą, bo są znicze, których niedawno tu nie było. Jak ktoś zna język żydowski, to może powiedzieć, co tu pisze. Ciekawe, czy piszą daty chociaż, kto kiedy umarł. No i ktoś tutaj śmiecie wyrzuca niestety. To są znicze na jakiejś drewnianej, nie wiem jak to się nazywa, ale może jak ktoś się zna, to może mi powiedzieć, czy to jest tak po prostu w ich kulturze. I tu jest, widać, nagrobek trochę poniszczony, no ja się nie dziwię, bo pewnie wam wcześniej opowiedziałem historię i będziecie wiedzieć, kiedy tutaj ostatnia osoba została pochowana. No a tutaj kolejne tabliczki. O, kolejny nagrobek. Ogółem fajnie, że jest jesień, bo tu liście pospadały. No, kolejny mniejszy nagrobek, tutaj nawet się nie rozczytam, bo jest już mechem porośnięty. A tu jakiś chyba większy rodzinny był, ale tabliczki nie ma. O, tu jest jakiś. 1856 rok, ktoś zmarł. Tutaj nie wiem. Tam są jeszcze jakieś mniejsze, mniej zadbane. Tutaj nawet nie wiem, nie wiadomo, kto tu leży. Tutaj już napisy są mniej widoczne. Tutaj już nawet nic w ogóle nie ma z tych napisów. Tutaj tam coś piszę, ale się nie porozczytam, bo już powoli te napisy zanikają. Tutaj coś piszę, ale ta część, gdzie nie piszę, gdzie piszę normalnym językiem, jest zamazana. Niestety. Tutaj już się nawet, przepraszam, tutaj nawet już się nie idzie rozczytać. Tutaj tak samo. Ale lecimy kolejną alejkę. Tutaj tak samo, ale jakiś dziwny ten nagrobek. Tutaj coś piszę, ale już napisy pozanikały. Tutaj jest tak samo. Tutaj tak samo. A tutaj coś piszę, ale się nie rozczytam. I niestety ktoś tutaj dewastował ten nagrobek, także przykre. O, i właśnie niedawno czytałem, że tutaj po prostu zostawienie kamieni na nagrobku to jest tak w kulturze ich, Żydów, więc całkiem fajnie, że ktoś jednak tutaj przychodzi i tutaj nic nie pisze, bo nie ma tej tabliczki. Tutaj coś pisze normalnym językiem. To jest obustronny chyba nagrobek. Bo i z tej strony coś pisze, i z tej. Z tamtej pisało normalnie tu po żydowsku, a z tamtej normalnej to już nic nie widać.
No i tak samo, ogólnie te nagrobki są tak poprzestawiane. I to jest takie średnie. Tutaj sobie obejdziemy je. Bo tutaj zbytnio nic nie ma. O i tutaj macie takie dwa nagrobki. 1855 to chyba czytałem, tylko on jest z dwóch stron. Tu jest jakiś poniszczony nagrobek. 1921 rok ktoś tutaj został pochowany. Czyli możliwe, że jest to jeden z nowszych nagrobków tutaj. Bo z tego co wiem, to 20 któryś. Teraz nie powiem, bo nie pamiętam. Ale 20 któryś tutaj, 1920 któryś została tutaj pochowana ostatnia osoba. I od tamtego czasu ten cmentarz jest w niepamięci. Bo tutaj już nawet nic nie widać. Mam nadzieję, że ktoś z miasta się zainteresuje losem tego cmentarzu. Niestety jest on poniszczony. Nie pisze. Nie rozczytam się. Idziemy dalej sobie. Tak nie patrzę po para, więc nie wiem jaki, czy jest dobry kadr. Tutaj nic nie ma. Tam w sumie nic, to sobie przejdziemy po prostu. Tutaj coś pisało, ale już jest za jakby zamazane. Tutaj nic nie pisze. O, 1825 rok. Tutaj nawet nie pisze, który to nagrobek jest. Tutaj podobnie. I tutaj też. O, tu jest jakiś zniszczony. Całkiem. Byłem przerwany nagranie na chwilę, bo ktoś przechodził i się zainteresował mną, ale nic nikt nie powiedział. Więc jest git. Więc mogę sobie tu chodzić. O, jakieś pozostałości rodzinnego grobu. Niestety zniszczone. Tutaj tak samo, tutaj są w sumie najbardziej zniszczone te nagrobki. Tutaj tak samo, to sobie po prostu obejdziemy. Bo nie ma sensu pokazywać każdego nagrobku. Tutaj tak samo. Tutaj też, o tu coś pisze. O, jest jakaś nowa tabliczka. 30 października 1886 ktoś zmarł. Tutaj nie wiadomo. I tu był jakiś wielki grób rodzinny najprawdopodobniej. I tutaj są głazy na jakimś grobie. Tam jest kolejny rodzinny. I na tamten dom muszę bardzo, bardzo uważać. No i tutaj już są jakieś takie najstarsze chyba, z których nic się nie porozczytuje. Tutaj na te już patrzyłem. I tu, co jest jakiś zniszczony grob. Płyta pewnie z któregoś z rodzinnych zniszczonych. I po prostu leży tutaj, niestety. Ale dobra, już się widzimy na zakończeniu. Cmentarz całkiem fajny, jest zdecydowanie lepiej zadbany od tego ewangelickiego, który urbeksowałem w sierpniu. Moja ocena tego obiektu to jest 7 na 10 mocne, całkiem ciekawy, zadbany. Może nie do końca, ale wiadomo, też jest to stary cmentarz. Mam nadzieję, że kiedyś się nim miasto zainteresuje i coś tu porobi, bo ogółem jest tu jeszcze dużo rzeczy do porobienia, ale ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, sub, dzwonek, wbić na social media. Do zobaczenia, do następnych filmów. Siema!